Cześć, witajcie, z tej strony Marcinko i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. No i cóż Wam mogę powiedzieć na wstępie, no jak widać dziad wrócił z urlopowej przerwy, tak więc jest wypoczęty. Mam nadzieję, że znajdę w końcu siłę na to, żeby nagrywać tutaj dla Was jakiś nowy, świeży, fajny content. No i myślę, że już po pierwszych kadrach widać, że po raz kolejny zmieniłem mapę na jeszcze bardziej polską niż grałem do tej pory tak naprawdę. I powiem szczerze, naprawdę klimat mi tutaj siedzi, tak więc myślę, że zostanę tutaj na dłużej. Czekajcie, trafiłem, dobra. W miarę ładnie tutaj wyszedł ten wałeczek i tak jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że zostanę tutaj na dłużej i kilka fajnych projekcików tutaj na tej mapie będzie się kręciło. Gdzieś tam już w planach mamy jakiegoś multika, tylko musimy się poogarniać, załatwić sobie modziki i tak dalej, jeszcze pod, że tak powiem, podokręcać pewne rzeczy. No i cóż, no to jak widać, że sobie tutaj duję oporem, jak to się mówi. Grabię sobie trawę nasiona, za chwilę będziemy to prasować prasą Z224. Czekajcie, tutaj, aha, tutaj ten wałek dograbiłem, dobra, czyli tu muszę zrobić taką profesjonalną nawrotkę, ale już widzę, że to skaszeniłem trochę, no ale cóż, mówi się, trudno. Tak jak mówiłem, będę sobie tutaj za chwilę pomykał Fergusonem 255 i Sigmund Z224. Ten wszystko będzie leciało sobie w małą kostkę. Złośliwi mogą teraz powiedzieć, czemu tak powoli jadę tutaj sobie z tą zgrabiarką, no ale sami wiecie, że w farmingu raczej ona zbyt grzecznie i pokornie się nie zachowuje, jak jedzie się z nią zbyt szybko, a tak to przynajmniej w miarę ładnie jedzie prosto, nie zarzuca mi tego dziadostwa tak na zakrętach mocno. Przynajmniej jest to wszystko w miarę tutaj porządnie porobione. No i cóż, słuchajcie, jakie plany są na dzisiaj, oprócz tego, co żeby tutaj coś robił w polu, no to myślę, że dzisiaj taki będzie kącik bardziej telewizyjny, bo gdzieś tam pojawił się w telewizji kolejny program z gatunku tych rolniczych, tak więc za chwilę coś tam o nim poopowiadamy, o tym. Czekajcie, tam jest puchar sołtysa, puchar traktorzysty, jakoś tak. Teraz miałem grudy z bryki, tutaj puchał. Tak więc porozmawiam sobie o nowym hicie z TTV, a oprócz tego, no cóż, no myślę, że jakiś mały ekspres brutyczański też nam się tutaj przewinie, bo tam naprawdę na tym Podlasiu dosyć ciekawy uniwersum nam się zaczyna kształtować, tak więc na pewno też coś, nie coś o tym wspomnę, zresztą gdzieś tam już miniatura nawet będzie nawiązywała pewnie do tego. Tak więc cóż, ja sobie tutaj będę po lekku kończył to grabienie, może zanim się rozgadam na jakieś nowe tematy. Tak mówiłem, no jeżeli chodzi o sprzęty, na razie małe gospodarstwo, tylko 30 Massey Ferguson 255, do tego w zestawie może jak pojawią się Ursusy Kasztana, to jakaś czwórka wpadnie na gospodarstwo, zobaczymy. No, Zetora na razie nie chcę, bo gdzieś tam po prostu te maszyny były już i tak są bardzo powtarzane, zważywszy na to, co tam gdzieś u mnie na seryjka się przewija. A w momencie, jakbym jeszcze tutaj znowu dowali Zetora 8111, o, tak może go ładnie zanumerujmy, żeby te Z1 nie dodać, to myślę, że gdzieś tam już ten content byłby po prostu zbyt powtarzalny na moim kanale, a gdzieś tam nie ciągle. Zresztą dla mnie też jest nudne, jak ciągle gram jedno i to samo, to gdzieś tam troszeczkę muszę ubarwiać sobie te maszynowe zestawy na gospodarstwie. Tak więc dobra, mamy to tutaj elegancko dograbione. No dobra, może sobie elegancko to bym polemizował. Tak więc podnosimy sobie gwiazdę do góry. Ogólnie już tutaj wcześniej sobie podciągłem razem z tą 30 przyczepę i zgrabiarkę, żeby nie jeździć też po 150 razy. Tak więc czekaj, ale nisko siedzę, matko. Czekajcie, jest to podniesione, tak więc ja sobie tutaj dojeżdżam na skraj pola, ładnie gdzieś muszę sobie zaparkować, żeby mi to wszystko nie przeszkadzało. No i trzeba gdzieś się kopnąć na gospę. A, może staniemy tam. Myślę, że nie będę zawadzą. Przynajmniej tak muszę tę zgrabiarkę odczepić potem. A to się najwyżej potem wypchnie. Dobra. Czekajcie, będę jechał tutaj. To nie. O, wiem, wjedziemy sobie w te krzoki. Będzie gitara. Dobra, to nie sobie tutaj stoi. A ja teraz co? No chyba teleportację na gospodarstwo muszę zrobić. No i dobra, jesteśmy na gospodarstwie. Jak widać, vibe taki trochę z 19. Gdzieś tam na nieciekawej mapie bardzo dużo grałem na tej zabudowie, tylko troszeczkę innej wersji. Tak więc tutaj naprawdę jest bardzo ładnie to wszystko odświeżone. A ja cóż, no myślę, że muszę zacząć od tego, żeby wziąć sobie tutaj sznurek do prasy i załadować
Sznurek, pozamykać wszystkie klapy, osłony i tak dalej. Tak więc, a czekajcie, tutaj muszę w ogóle otworzyć. No tak jak widać jest, no niby jest tutaj jakiś, że tak powiem, poślad tego sznurka, ale musicie mi wierzyć na słowo, że jest tutaj pusto, pusto. Zresztą widać, że to jest takie półprzeźroczyste. Tak więc, dobra, czekajcie, tak, wiadomo, maszyny się czyści, smaruje, konserwuje, dlatego wszystko pootwierane. Ja się tutaj na chwilę zapakuję, dobra, sznurek się aplikuje, tak więc ja mogę sobie iść teraz na spokojnie jeszcze zamknąć tutaj tą klapę. Coś długo to trwa, dobra, mamy full. No i co, gdzieś tam w tak zwanym międzyczasie wspomniałem o tym, że nowy program z tematyki rolniczej wpadł do telewizji, tak więc jest to, czekajcie, Super Rolnicy, chyba coś takiego na TTV, gdzieś tam sobie wieczorami grają co tydzień premiera. Jestem po obejrzeniu na ten moment dwóch odcinków, bo tylko tyle powstało. Zobaczymy, czy uda mi się ten odcinek wypuścić przed premierą trzeciego odcinka, czy nie, ale myślę, że tak. No i cóż mogę powiedzieć? No ogólnie idea programu taka nie najgorsza, bym powiedział, gdzieś tam... Są faktycznie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ludzie, którzy mają coś wspólnego z rolnictwem, mają pojęcie o tym, co robią, co mówią, jedni trochę lepiej, inni trochę mniej, ale widać, że gdzieś to tam wszystko klika. Prowadzący Marian też całkiem sympatyczny gość, tak więc tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Ekipa też całkiem spoko, chociaż gdzieś tam te przydomki tych ekip dla mnie są takie tutaj infantylne jest i dla mnie to jest przynajmniej zbędne, no ale wiadomo, że gdzieś tam telewizja jest takim medium, które oglądają nie tylko stare dziady, ale też wiadomo, że gdzieś tam to musi do dzieciaczków trafiać, żeby to odpowiednio się zmonetyzowało, jednak telewizja się monetyzuje trochę inaczej niż YouTube, tak więc trzeba jakoś zachęcić tą widownię też młodszą, żeby to tam chciała oglądać, tak więc myślę, że ktoś po prostu wpadł na pomysł, żeby właśnie powymyślać jakieś tam chwytliwe nazwy tych drużyn, to wtedy to bardziej będzie dawać. Czekajcie, po co ja tutaj skręcam tego, cofam tego właściwie? Jak mogę jechać tam od przodu i sobie polecieć na około? Albo o, tu sobie zaczniemy od tego miejsca, gdzie gitara. W każdym razie myślę, że tam te wszystkie młode byki i tak dalej, no dla mnie to jest cringe, ale wiadomo, że dzieciaki w podstawówce przynajmniej będą, że ten woli młode byki, ten tam woli parę hektara i tak dalej, tak więc rozumiem, o co chodzi. No i co, no lecimy dalej z programem, pierwszy odcinek, powiem szczerze, konkurencje takie nie rzuciły mnie na kolana, gdzieś tam to włożenie tego mleka w szklance to było takie bardzo takie sobie. Druga konkurencja, już tam te kręgle z tym kołem były całkiem ok, ale co mi się tak rzuciło, ten program bardzo na stereotypach bazuje. Gdzieś tam w tym pierwszym odcinku działa to? Działa. Gdzieś tam w tym pierwszym odcinku oczywiście musieli wątek religijny wrzucić, no wiadomo, że każdy rolnik to w niedzielę do kościółka i tak dalej, więc musiał przyjść pan ksiądz, poświęcić maszyny i tak dalej. No dla mnie to takie trochę naciągane na siłę było i gdzieś tam od razu ten drugi odcinek też taki stereotypowy, bo zaczęli go od tego, że przyszedł go z alkomatem i bada rolników, bo wiecie, jak rolnik to przecież musi dać w palnik, nie? Jak jest nocka, to w dzień pole orze, w niedzielę do kościółka, a wieczorem to trzeba w palnik z kolegami dać i te sprawy, nie? Tak więc to takie było dla mnie troszeczkę słabawe. Gdzieś tam za to konkurencje w tym drugim odcinku były naprawdę bardzo fajne. Jedyne zastrzeżenie, jakie mogę gdzieś tam mieć, to tak naprawdę do tego, że Była dogrywka i dogrywka wyglądała w taki sposób, że to było przeciąganie liny przy użyciu ciągników. Tak więc no gdzieś tam w założeniu fajna konkurencja, no ale wiecie, jak się z tego co widziałem, tam był chyba Massey Ferguson 7700 i chyba Fendt z serii bodajże 900. Tak więc no maszyny, które zarówno mocowo jak i wagowo, no jeden ciągnik waży tam chyba coś koło 10 ton, drugi chyba niecałe 7. Tak więc powiem szczerze, no zestawianie zarówno mocowe, jak i wagowe troszeczkę nie na miejscu, bo w tym momencie żaden z operatorów nie mógł pokazać swojego skilla, bo tutaj już po prostu z punktu widzenia fizyki przegrywali. Tak więc to było takie dla mnie trochę słabe. Producenci, realizatorzy, nie wiem kto tam zawinił, trochę dali ciała. Wiadomo też, że to jest program na licencji, tak więc oni gdzieś tam też mają jakąś pulę konkurencji i pewnie tego się trzymają. Ale mówię, no w tym wypadku mogli po prostu gdzieś tam załatwić, już nawet na zasadzie lokowania produktu, po prostu dwa takie same ciągniki, wsadzić chłopaków za kierownicę, niech się targają
na tym sztywnym polu i wtedy faktycznie pokazali, że wygrałby najlepszy. Natomiast co do samego skilla kierowników, powiem szczerze, niektórzy naprawdę dzielnie śmigają tam za fajerą, zwłaszcza ta drużyna. W sumie powiem wam, że tak plułem na to nazwisko tej drużyny, z drugiej strony to nawet ma jakiś sens, bo tak teraz wam mówię, że robię tutaj takie pseudokumentary, no to jestem w stanie powiedzieć, że gdzieś tam szwagry tymi jelonkami naprawdę dawali radę, zwłaszcza w tym slalomie z drugiego odcinka, no to kurczę, naprawdę gość szedł ostro, tak samo gdzieś tam ta para z hektara, tym Fergusonem gościu też naprawdę szedł jak przeciąg. Powiem szczerze, chłopaki trochę nie pomyśleli, jeżeli chodzi o niektóre, przynajmniej niektóre drużyny, o dobór ciągników, bo gdzieś tam, z jednej strony powiem tak, ten gość, co ma tego Forsheeta ZT323, ma go naprawdę zajebiście zrobionego. Ja przez połowę pierwszego odcinka zastanawiałem się, co to jest za ciągnik, przez to, że ma zmienioną maskę. I naprawdę ten ciąg jest zrobiony tak ze smakiem, co się rzadko zdarza. A tutaj naprawdę jest zrobiony fajnie, no ale powiem szczerze, że puszczanie tego na slalom, no kurczę, zwrotnością to nie grzeszy. Do tego gość się chyba po prostu zestresował. Tak więc tutaj, no nie do końca to poszło tak, jak miało iść, no ale chłopakom jakoś udało się wybrnąć z tematu. Potem powiem szczerze, tamci bracia, co byli, ci, co mieli to świniarskie gospo, takie typu, czekajcie, muszę sobie wjechać teraz, czekajcie, tu i tu wrócę, dobra. Powiem szczerze, nie wiem, czy oni mają takiego pecha, czy tak są po prostu, tak się spieli w tych dwóch odcinkach, czy mieli takiego pecha, jeżeli chodzi o tego dojca, bo tak, najpierw nie chciał odpalić. Nie wiem, czy to tam, podejrzewam, że jakiś czujnik w siedzeniu coś takiego mogło zrobić, wiecie, ja nie jestem rolasem, ale tak zgaduję po prostu gdzieś tam z mojego skromnego doświadczenia, że na przykład jest, przynajmniej w nowych ciągnikach, to co się spotkałem, no to jest tam ten czujnik w siedzeniu, że musi siedzieć na siedzeniu, żeby tam na przykład ruszyć ciągnikiem z miejsca i tak dalej, i mam wrażenie, że gdzieś tam coś po prostu chyba w elektronice im nie zagrało, do końca tak powinno, bo mieli problem właśnie z rozruchem. Potem w drugim odcinku w ogóle zatrzasnął kluczyki w kabinie. Nie wiem, czy to producenci sobie wymyślili, że tak ma być, żeby coś się działo, czy faktycznie tak się poskładało. Ale gdzieś tam fajnie było widać, że właśnie cała ekipa przyszła mu pomóc, chcieli drzwi odkręcić, potem ktoś ruszył głową i tylko tą boczną szybkę odkręcił i pyk cyk myk, gdyż byli w środku, swoją drogą to pokazało, jak dobrze ciągniki w dzisiejszych czasach są zabezpieczone. Ale tutaj naprawdę to było bitem. Czekajcie, bo tam było tak, zadań był slalom. A drugie zadanie, co było drugim zadaniem? Kurczę, dziad, myśl, co było drugim zadaniem w tym odcinku? Powiem wam, że jestem ostatnio tak z faktem, że młodemu idą jedynki. Powiem szczerze, troszeczkę przemęczony jestem. A drugim zadaniem było... Czekajcie, był slalom na początku. A potem była sztafeta. Właśnie tak. I powiem wam, że ta sztafeta też właśnie pokazała dosyć skilla. Jeżeli chodzi o jak to tam, wiecie, no cofnąć tam szybko jednak pod balota, nabić go na widły, dzida do przodu. Jeżeli chodzi o to ustawienie na tym X-ie, to troszeczkę to do końca nie było doprecyzowane, bo tam faktycznie drużyna, czekajcie, to są te szwagry? Tak, szwagry, no to oni tak trochę na odpiernicz postawili tego balota, wystarczyło po prostu trafić w X-a. A inna drużyna gdzieś tam, wiecie, starała się, żeby idealnie na środku postawić, nawet goś się sprół o to do prowadzącego i do realizatorów i była robiona powtórka, że faktycznie ten palot był na X-ie. Tak więc to tutaj też po prostu, to też świadczyło o tym po prostu, na ile gdzieś tam słucha się to, co po prostu mówią do ciebie i wyciąga się wnioski, nie? No po prostu tutaj chłopaki jedni wykorzystali to, że była taka możliwość i można było to postawić po prostu na odwrót, wystarczyło, żeby stał na X-ie i zadanie było zaliczone i właśnie tak to zrobili, tak więc gdzieś tam to wszystko śmigało po tym torze, no i też było widać gdzieś tam tą, że jednak są nerwy, stresy i tak dalej, gdzieś tam wiesz, tu komuś ciągnik nie odpalił, tu te sprawy, tak więc naprawdę to czuć, że są tam emocje. Są emocje naprawdę. Ogólnie drugi odcinek obronił się gdzieś tam po tym niesmaku z tego pierwszego, ten pierwszy tak nie do końca mi siadł, a ten drugi już naprawdę dał radę, tak więc zapowiada się całkiem nieźle, zobaczymy, jakie będą następne zadania. Myślę, że gdzieś tam te dogrywki, żeby te zadania po prostu były bardziej zbalansowane, że faktycznie operatorzy mogli się wykazać skillem, a nie tylko tym, kto ma większego ciągnika oczywiście. Tak, dobra, trzeba było trochę zmrozić na koniec. Okej, okay. Mamy zbalowane? Mamy, więc zatrzymujemy maszynę. Myślę, że ciągnik możemy
Albo czekajcie, my teraz nie wiem, jak to tutaj wygląda. Tak wyciągniemy sobie jeszcze kosteczki. Ja ogólnie będę jechał później jeszcze na jedno pole. Czekajcie, to sobie odrzucimy. To w sumie składać tego nie ma sensu, to jest dobre, ja sobie tylko tutaj dyszel złożę. Ja to powinienem ruszyć trochę ciągnikiem, żeby to miało sens, ale dobra, jest jak jest, więc dobra, sobie tutaj trochę przejadę. Nie, sobie stoi w cieniu, odpoczywa. A my cóż, no przychodzimy do takiego creme de la creme tego odcinka. W plutyczańskim uniwersum naprawdę ostatnio działo się sporo, co prawda wiecie, trochę z opóźnieniem nadaje, bo jednak z tego co widzę tutaj już ponad 10 dni minęło od tych pamiętnych zdarzeń, o których będę dzisiaj wspominał. Czekajcie, teraz tak odepniemy sobie tutaj ten oto i wynalazek fantastyczny. Dobra, podpinamy spinaną przyczepę. Będziemy sobie pomału lecieć z tematem. Tak jak mówię, gdzieś tam minęły prawie 2 tygodnie od tych pamiętnych zdarzeń. Mianowicie, no cóż, był znowu incydent w miejscowości zwanej Plutycze, gdzie mieszka dwóch najsłynniejszych podlaskich rolników. No i cóż się okazało? No niejaki Andrzej P. Nie, Andrzej Spy, albo Andrzej O, tak go nazwijmy, umownie. Dostał w cymbał od swojego sąsiada. Przynajmniej tak wynika z treści artykułu, którego treść za chwilę będę tutaj przytaczał. Czekajcie, sobie otworzę tylko tutaj burty i będę sobie pomału zbierał beleczki. Więc tak mówię, niejaki Andrzej O prawdopodobnie dostał w cymbał od swojego sąsiada. No i cóż, dalej... Jak historia się potoczyła, no ja myślę, że to są normalne rzeczy, gdzieś tam czasami są spiny między sąsiadami, scysje i tak dalej, no cóż, wsi spokojna, wsi wesoła, jak to się mówi. I w żadnym wypadku oczywiście nie pochwalam używania przemocy, żeby nie było, no ale myślę, że pewne rzeczy po prostu czasami trzeba załatwić jak mężczyźni, zwłaszcza jeżeli jest się dorosłym człowiekiem. No i cóż, Andrzej zarobił w lampę. I cóż zrobił? Zamiast przyjąć to z godnością, no to pan Andrzej poleciał sobie na komendę na tak zwanego makowca z komendantem. Swoją drogą, no cóż, no Andrzej Makowiec, myślę, że to jest dobre połączenie, bo przynajmniej chłopu mak w zęby nie powchodził. No ale cóż, no poleciał na skarbę do komendanta, że panie komendancie, ja tutaj dostałem w lampę od sąsiada i proszę coś z tym zrobić. No i policja udała się na miejsce zdarzenia i tutaj, czekajcie, gdzieś mamy... Gdzieś tutaj mam notatkę nawet od pani chyba oficer prasowej, tak to się ładnie nazywa. I tutaj cytując artykuł z jakiegoś tam losowego portalu. Z relacji zgłaszającego wynikało, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Na miejscu policjanci ustalili, że pokrzywdzony został uderzony w twarz. Nie podniósł jednak żadnych obrażeń. Policjanci poinformowali zgłaszającego, że jest to czyn ścigany z oskarżenia prywatnego oraz o dalszym toku postępowania w takich sprawach. Powiedziała komisarz Agnieszka, oficer prasowa KPP w Bielsku Podlaskim. Co dalej? Po przykrym incydencie Andrzej Splutycz trafił do pobliskiego szpitala. Mężczyzna miał podejrzenie urazu głowy. Całe szczęście przeprowadzone badania nie wykazały żadnych poważnych obrażeń. W związku z tym 40-latek mógł wrócić do domu. Swoją drogą, Andrzej jest tylko starszy, ode mnie o 6 lat. Matko Boska, ja tak będę wyglądał za 6 lat. O Jezu. Dobra, słuchajcie, wracając do meritum tematu. No cóż, no, czyli wychodzi na to, że Andrzej dostał po prostu z plaskacza. Spłakał się, narobił hałasu i nic z tego nie wynikło. No cóż, w tej chwili chłop może utożsamiać się ze swoim ciągnikiem 60. No oczywiście, tak wcześniej wspomniałem, nie pochwalam w żadnym wypadku takiego postępowania, żeby gdzieś tam kurczę lać się po mordach, ale no wiecie, tutaj jest tylko przedstawione tak naprawdę... Ta wisienka na torcie, czyli to, że Andrzej poleciał na komendę w artykule, a jak wszystkim powszechnie wiadomo, są tam dymy regularne w tych Plutyczach. Andrzej też jest raczej osobą skonfliktowaną z okolicą. On twierdzi, że wszyscy mu zawiszczą i zazdroszczą. Ja myślę, że gdzieś tam bym był sąsiadem, no to raczej nie cieszyłbym się, że co weekend mam najazd na wioskę i nie mogę swobodnie pod swoją bramę dojść, bo cały czas wszędzie samochody stoją. Ale w każdym razie dzieje się tam i to tak dosyć grubo, bo samo to tam... Też ostatnio gdzieś czytałem, co prawda nie ma za wiele informacji na ten temat wiarygodnych, co prawda widziałem tylko jakieś tam zdjęcie i skromny artykuł w jakimś szmatławcu na ten temat. Kurczę, normalnie zaczynam się jakiś tutaj detektyw robić. Mianowicie
gdzieś tam na łące w Plityczach, podobno tak wieść gminna niesie, na łące należącej właśnie do naszych szczerbatych bohaterów, leżała sobie padła krowa. I to podobno leżała przez kilka dni, napuchła dosyć srogo. Andrzej niby tłumaczył się, że był to weekend. Sorki. I służby sanitarne w tym nie działały, w tych dniach nie działały. No całkiem możliwe, że tak, bo w tym kraju jak jest weekend, to służby państwowe raczej nie mają zwyczaju działać, no bo oczywiście one mają weekend. Kto był kiedyś weekend na Sorze, ten wie jak jest. No i ta krówka sobie tam leżała i puchła podobno przez kilka dni, co prawda, no szczerze, no kurde, chłop ma ciągnik z turem, wziąłby to, zapiął na pasy, chociażby to sprzątnął z widoku, żeby to nie leżało jakoś, nie wiem, zabezpieczył na własną rękę, żeby tej padliny nie roznosić po okolicy i żeby tam, wiadomo, zwierzyna, jakieś tam dzikie psy, wilki i tak dalej, tego nie szarpały, a tego w tych okolicach podobno nie brakuje. Czy ja się sobie te belki tutaj poczuca. Tak więc chłop by po prostu wziął to i ogarnął, no ale jak powszechnie wiadomo, no ma dwie lewe ręce do roboty. Już nieraz to pokazał, zarówno w telewizji, jak i na kanale. Bo tak naprawdę jak nie wyślę do roboty jastrzębia i Gienka, to tak naprawdę nic nie zrobiono. Jedyne co potrafi, to siedzieć w kabinie ciągnika, drzeć ryja i palcem pokazywać, co kto gdzie ma zrobić. Powiem szczerze, znam takie przypadki. To jest po prostu takie uosobienie tej tezy. Tak więc to sobie tam gdzieś leżało, truchlało. Mało tego w ogóle, z tego co nam jeszcze było dopisane w tym artykule, to gdzieś tam w okolicy, oprócz tej krowy, to podobno na tych ich łąkach leżało ciele bez głowy. Tak więc gdzieś tam, jak widać, no kurczę, mafia plutyczańska działa prężnie, tylko no coś się tam pochrzaniło. Z tego co wiem, no to w Ojcu Chrzestnym to się wysyłało głowę konia jako takie ostateczne ostrzeżenie, a nie cielaka bez głowy, chyba że nie wiem, no głowa poszła gdzie indziej, a ciele wylądowało w rogu, tak, w rowie, tak więc może, no wiecie, no Gienek w sumie on by tak pasował na takiego capo di tutti capi, Don Eugenio ono piucone, o, taki by mu mieć tytuł, no, on by tak pasował na takiego lokalnego bossa w sumie. Syna ma, tak więc może faktycznie coś tam jest na rzeczy, kto wie. Oj, dobra, słuchajcie, coś tam sobie poględziłem bez sensu. Ekspres plutyczański był, tak więc może jakiś nowy cykl się pojawi. Akurat ładnie sobie tutaj beleczki pozbierałem. Tak więc już, no ja zaraz się przesiądę pewnie w Fergusona. Pojadę sobie dalej prasować, bo tutaj jeszcze jedną łąkę mam do prasowania. Beleczki do niej do pozbierania, tak więc będzie się jeszcze tutaj troszeczkę działo. Tak więc w najbliższym czasie myślę, że będę sobie tutaj poginał w tej okolicy i kontencik będzie taki typowo polski na mniejszych maszynkach. Zobaczymy, może gdzieś, na pewno gdzieś tam na połowie też będę grał, może właśnie na tej połowie troszeczkę większe sprzęty sobie w końcu wcielę w życie, bo gdzieś tam Leksiona mam nawet na tym sobie wrzucone na większe polaty, więc coś tam sobie będziemy działali. Słuchajcie, w ogóle dajcie znać, czy podoba wam się taki content właśnie, żebym gdzieś tam robił taki przegląd tego, co się dzieje gdzieś tam w tym rolniczym uniwersum. Możecie oczywiście gdzieś tam też podrzucać mi jakieś ciekawostki. O, właśnie, najważniejsza rzecz, bo nie wspomniałem o tym. Jeżeli jeszcze nie jesteście, to na moim Discordzie, Piwnica pod Boomerami, to oczywiście zachęcam do tego, żebyście wpadli. Gdzieś tam pod filmem będzie link zostawiony do niego, tak więc myślę, że będzie miło, jak wpadniecie. Tam mnie można złapać, pogadać ze mną i tak dalej. No i co, tak jak mówiłem, no jeżeli wam się podobał content tego typu, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie więcej takich ciekawostek, to już się gdzieś tam podsyłajcie, żebym miał więcej materiału źródłowego i ja spróbuję się po prostu na swój sposób odnieść do tego. No i co, no, ja myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Czekajcie, że zgaszę tę 3D i siadamy w drugi ciągnik, lecimy dalej z tematem. To więc cóż, no, na dzisiaj to było na tyle. Tak więc trzymajcie się, na razie, hej! Kurde, jak jedę, jak podbieracza nie podniosłem.